A we wszystkim Piomontażysta z tej strony. Daję wam znać, że to tylko skrócona wersja naszej pełnej rozgrywki z Escape from Site 19, którą możecie złapać na moim drugim kanale. 2,5 godziny czystego cierpienia. Jednocześnie ogłaszam wszemi wobec, że jeśli nadal wstrzymujecie się przed zakupem samej gry albo jej wielu dodatków, teraz z kodem rabatowym PIOFLI10 otrzymacie je z 10% zniżką. Kod aktywny jest do 15 października, więc korzystajcie zanim zniknie. To teraz szybkie przypomnienie zasad. W trakcie naszej rozgrywki poruszamy się po planszy, po której porozrzucane są zadania Safe, Euclid i Keter, każdy z innym poziomem skomplikowania i trudności. Jak niedługo zobaczycie, ich różnorodność potrafi zaskoczyć. Naszym celem jest wspólne dotarcie do ostatniego zadania, SCP-001, i wykonanie go, aby wygrać grę i uciec z ośrodka 19. Mamy na to tylko 3 godziny i w tle cały czas odliczane są kolejne minuty. Jeśli nie uda nam się wykonać jakiegoś zadania, dokładamy do sekcji lockdownów jeden żeton. Przy 8 żetonach lockdownów przegrywamy. Na naszej drodze będziemy też mieli checkpointy, które zapisują nasz postęp i wymagają, abyśmy przy każdym z nich opowiedzieli jakąś historię albo odpowiedzieli na jedno z 6 pytań. Reszty dowiecie się w trakcie. A we wszystkim, Pio z tej strony. A dziś chciałbym was zaprosić na kolejną rozgrywkę z gry Escape from Site 19. Gry w uniwersum SCP, w której wraz z moimi kompanami zmierzymy się z okrutnymi i przerażającymi zadaniami z uniwersum tejże fundacji. Czy uda nam się dzięki naszej współpracy dojść i dożyć do końca? Czy może te próby współpracy poróżnią nas na tyle, że zginiemy po drodze? Przekonajcie się sami, a teraz zapraszam was, żebyście poznali naszą ekipę. Dzień dobry Polsko. Jestem Piotr. Na co dzień zajmuję się studiowaniem, jak i również karaoke. Zostałem zmuszony. Nie jestem tutaj zgodnie z własną wolą. Proszę, pomóżcie. Również interesuję się hip-hopem, piszę własne utwory muzyczne, śpiewam i staram się odnajdywać pozytywną stronę każdej możliwej sytuacji. Trzymajcie się, hej. Pomocy. Cześć, jestem Natalia. Jako fanka gier wszelakich jestem mega podjarana. Znamy się mniej więcej ze studiów. W wolnym czasie grałam w gierki, RPG, komputerowe, na filmy. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jakub z Gdańska. W internecie znany jako Jakub W. Zainteresowania to Fortnite, rolnictwo i pani Natalia. Dzień dobry Polsko, z tej strony Pio. Czy chcecie przedstawić swoje postacie? Gram szamanką, taką ładną. No i ona generalnie lubi SCP. I jakoś tak wydaje się, że powinny być wolne. Co ja tutaj robię, to jest kurwa nie twój interes, to jest po pierwsze. Po drugie, macie się do mnie wszyscy zwracać, wasza wysokość, i kurwa mnie nie obchodzi. Proszę, wypichaj. No, ja jestem kurierem, Jasper Kurier, wiadomo. Ja to, moje zadania to jest po prostu kopanie paczek z anomaliami, tak? To jakiś czas potrącę jakąś sarnę czy coś samochodem, busem, ale generalnie przewożę anomalie, tak. I ostatni, ubrany w trochę przyciasny garniturek, w sumie nie wie co się dzieje, ale jest tutaj, żeby to wszystko poogarniać. Człowiek, który podaje się za jakiegoś administratora, może jest informatykiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jest tutaj, żeby ich wszystkich zebrać i im pomóc. Znajdujemy się aktualnie w ośrodku 19, w walącym się ośrodku, z którego wszystkie anomalie Fundacji SCP zaczęły uciekać. I ta niepozorna gromadka czterech podróżników, którzy spotkali się w jednym miejscu, no i ten facet w dziwnych okularkach. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, kto chce zacząć? Przez 3 rundy trzymaj SCP-0435. Nie dalej niż 5 cm powyżej świeczki. Powyżej świeczku. Dlatego rozumiem znaki. Już rozumiem znaki. Już rozumiesz, czemu jest spalone. A przez ile to mam trzymać? Nie, to jest 5 cm. To jest już prawie 10. To tyle jest 5 cm. Ono po prostu spłonie. Ono zniknie. Okej, Shell Secrets. Przez 3 rundy balansuj tą kartę. Back of my head. Okay. Przez 3 rundy? Przez 3 rundy, czyli no, tu sobie odliczam też. Okej, zajebiście. Odliczam i Jakubowi. O, przepraszam, przykryłam kostkę.
wiem, ile to jest 5 centymetrów. Tyle. Zobacz, tyle. Aż tyle? A właśnie, aż tyle? Nie. To jest 5, ja myślałem, że to jest 18. 10 to jest tyle. Ja myślałem, że to jest 18 centymetrów. No to... Ja cały czas żyję. Mężczyźni. Mężczyźni. Okej. Okay. Proszę stop. Flamingi. Stój na jednej nodze. Jedną ręką pociągnij jakby swoją nogę za swoje plecy, a drugą rękę wyciągnij najwyżej, jak tylko możesz, powyżej głowy. I masz tak stać przez co najmniej minutę. Patrzcie, Arka. Nie, to jest nie fair. Nie, nie jest zbiór to samo. To jest nie fair. Jako znany biznesmen oraz pełen sukcesów, codziennie uprawiam jogę dla zachowania równowagi w moim życiu prywatnym. Wzoruję się na postaciach flamingów, ponieważ one w swoich życiach kierują się równowagą. Tak samo jak ja utrzymuję równowagę pomiędzy ofiarami, zarówno pośród kobiet, jak i mężczyzn. Myślę, że dostanę raka z dychania oparów. Tak, ale czy to problem? Jestem obok... Witaj. Roll the dice. Obok jaśnie pana. W jego wysokości. A jego niskość? A gdzie jest, gdzie jest jego niskość? Gdzie jest nasza wysokość? Here be dragons. To jest zajebista. Team member po twojej lewej. To jest chujowe. To jest jednak chujowe. Musisz stworzyć papierowy samolot, wysłać, jakby po prostu nim rzucić w stronę... Okej, okay, muszę wrzucić do pudełka. Do pudełeczka. Dobra. A nie, ja rzucam. Oh, no. Czyli ty bierzesz po prostu pudełko i ja muszę wrzucić i ty musisz jakby złapać je. Pudełko, ale możesz poruszać się tylko lewo-prawo, tak dokładnie. Umierzę. I the task is failed, nie both umiem. Returned the previous checkpoint. Nie. A ile mamy prób? Jedną. O, fuck, no. Ja pierdolę. Powiedzieć jak zrobić? Niech, no. Wasza wysokość. Zrób na pół właśnie. Musisz mi, jakby ja umiem, ale ja robię takie chujowe, no, a więc, ja potrzebuję ja co? Bo już źle robisz. No pojebało cię. Dobra, to jest szczegół. Ja umiem takie podstawowe. No. Nie mam nic do powiedzenia na temat doktora Brighta. Nic. Nawet jest to moja oficjalna linia tak zeznań. A teraz chwila do sponsora. Jest. Ja nic nie widzę generalnie. No, jest świadoma. Ale ty wiesz, że musisz nim celować w tą stronę, a nie w tą stronę, bo celujesz w tą stronę. Tak. Ale on wyjeżdża na domową polecie gdzieś w dół pewnie. No. To był budowanie tego napięcia i ten payoff jaki był. No, to ja bym chujowy, sorry. Zaktubujmy to, będzie ładnie wyglądać. Dobra, przepraszam. Zrobiłem kość. Okay. Let's go. Zabiłem go. To jest ta trudna część. Członek drużyny po twojej prawej rysuje mrówkę na twojej skórze. Na początku każdej tury, przez daną ilość tur, ten sam członek drużyny dodaje dwa razy więcej mrówek, używając markera albo pisaka. Ile po marker? Na szyi. Rysujemy... Nie, nie na szyi. No, w sumie, chuj. Na szyi. Kłębo! Kłębo na fide. Kłębo na fide. Jak ja uwielbiam taką na fide, to jest mój ulubiony raper. Tego wielką mrówkę po prostu narysuję. Okej. Okay. Niektórych słów nie rozumiem. Ja też. That's okay. Ja po polsku nie rozumiem czasem. Ja... Zajebisty biznesmen, no. On... Dostaje po prostu fakturę i nie wie, że to jest na milion simulonów. Raz, mamy tylko 3 godziny, kochani. No. Little people, mali ludzie. Wszyscy po prostu. Okej. Połóż tę kartę na swoim palcu i przejdź po obwodzie pokoju. Raz. Cały czas ruszając palcem w danym ruchu. Możesz podtrzymywać tą kartę tylko palcem. Jeżeli ją opuścisz, zadanie jest zjebane. Nie podoba mi się to. Trudne się wylosowało. No, ciężkie. Powodzenia. Wiesz co? Out of the record. Wypiłem 2 piwa. To będzie stabilnie. Ręce przestało mi się trząść. Tak. No i bardzo dobrze. Lecimy. Du 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 du.
Dlaczego jest skupienia? Zresztą cały grać. Ja mogłabym się dołączyć w sumie. No, dosłownie. Anielski orszak, niech tu muszę przyjmieć. Kurwa! Yeah! Zdejmujesz sobie jeden punkt i kładziesz się jednego lockdowna. Ta karta opada. No wiem, widzę. Plastelina się robi. Chcesz maskę? Przeciwgazową? Nie, już... A masz? Ja już się... Mam maskę w mojej carry on baggage. Co to znaczy mordowanie? Tolerancję sobie zrobiłem już, ewoluowałem już. Za bardzo się rozproszyłem, słońce mi jeszcze. Przez minutę każdy z nas po kolei jedną jakąś śmieszną historię ze swojego życia ma opowiedzieć. I nie mamy się śmiać. Co nie będzie ciężkie. Tak więc kiedyś przewoziłem jedną z moich anomalii moim busem Fordem Transitem. 2 litry diesel. Rok 1980. Nazywa się 1998. Produkcji. No i podjeżdżam pod adres, gdzie miałem właśnie przetransportować tą anomalię. Nie powiem wam, co to jest, bo podpisałem non-disclosure, nie pamiętam. Agreement, NDA podpisałem, więc nie mogę wam powiedzieć, co to dokładnie było. I jak to często bywa, mam totalny bajzel na pace, więc musiałem sobie poukładać. W międzyczasie przyszła właśnie osoba, która, tak myślałem, że zamówiła tą anomalię na swoją posesję. Okazało się, że to był pies. Naprawdę? Tak. Naprawdę? W sensie nie, że w paczce, tylko że ja myślałem, że przyszedł. Nie, w sensie myślałem, że ktoś przyszedł po paczkę i widziałem kątem oka cień i ja powiedziałem dzień dobry i patrzę, a to był pies. Kolejne dwie ruchy. Na ręce. Będą bardzo blisko byliśmy. Będą jeść skończyli. Nie. Tak. Połączmy mrówki ze sobą. Nie. Ludzka stonoga. Tak. Mrówkowa. Nie. Czyli po prostu stonoga. Ant-Man 3, czyli dwie rundy. No, nie tak. Czyli co sekundę musisz rysować. Tak, co sekundę muszę kropki rysować. Daj mi tą. Tak. Dobra, jeszcze dwa. Czyli jakie jest zadanie w końcu? Ty czytasz na Gringalmi, ja tłumaczę, dobra. Tak. Say something contradicts him. Musisz powiedzieć coś niezgadzającego się z nim po prostu. Nie. Ty musisz cały czas się nie zgadzać z Jasperem. Tak. For the given number of runs. Losujemy. Czyli trzeba... Losowanie. Tak. Ja wypełnię dokumenty. Kocham te continuous rundy, 3. To jest najlepsze. Czyli przez dwie rundy. Jestem przekonany, że to ma być przez jedną rundę. Nice, let's go. Dalej, next. Ale już możesz skończyć z ogniem. Tak, koniec. No, końcu. Koniec. Ta karta już jest rozpierdolona. Zobacz, ile punktów dostajesz chociaż za nią. 3, 4. The Spider Proletariat. Mam problem ze zrozumieniem. Expand communist rhetoric for the given number of rounds. Highlight the bourgeois behavior of your team members. Będę po prostu komunistką, czyli nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Przez ile rund? Okej, będziemy rolować. Ale chujowo. Uwaga. Przez 7 rund będę wytykać wam wasze niekomunistyczne zachowania. Jest jeden duży problem, że mamy ze sobą właśnie największego burżuja w świecie i po prostu największego kapitalista. Ja mówiłam, że ja będę w kontrze do ciebie. Kupmy wszystko. Kupmy Gdynię, zalejmy cementem i posadźmy Agrest. Kupmy Gdynię. Po prostu kupmy Gdynię. Nie kupujmy Gdyni. Nie, kupmy Gdynię ją z panem. Zajebisty pomysł. Najgorszy, zajebisty pomysł, świetny pomysł. Fatalny pomysł. To będzie dosyć... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przechodzę przez checkpoint, więc teraz będę musiał wam przez minutę opowiadać o moim itemie. Powodzenia. Dziękuję. Moi drodzy. Ta mała metalowa rzepka została mi niegdyś podarowana przez moją matkę, która była żabą. I jest to symbol naszej dynastii żaboludzi. Ja dzięki tej żabce, to jest bardzo mało znany fakt, jeżeli chodzi o administratora fundacji SCP, ale dzięki tej żabce jestem w stanie zamienić się w ropucha. I jestem w stanie być żabą i jestem wtedy żabopio. Jestem wtedy ropuchpio. Jaśnie panie! Pana kolej, proszę nas wyprowadzić. Albo w ogóle proszę cokolwiek zrobić przydatnego to do jakiegoś sufitu. Dosłownie to jest twoje najwyższe osiągnięcie.
Tak. Roll the dice to perform a fight roll. If you roll higher than a one, the task is complete. A musisz wyrzucić więcej niż jeden. Wiesz co, może po prostu sprzedać tą kartę komuś. Też akurze. Nie. To jest najbardziej przerażająca karta, jaką widziałem. Ale z tyłu masz już prze... Nie. No. Dobra, uwaga. No. Więcej niż jeden. Lecimy. Zmasz to. Ile wyrzucił? Nie! Bracie w Chrystusie! Mój brat, jak ciężkie było wyrzucenie dwa! How hard! I co teraz się dzieje? No teraz umierasz, no, dosłownie teraz się kończy twoje życie. Nie no, wrzucasz lockdown. Ja kocham prażynki bekonowe. Gratulacje. I cofasz się do twojego i odrzucasz jeden punkt swój. Kodem. Trzy. No już się. Raz, dwa, trzy. Wow! Dzięki. The Buried Giant. Przez trzy rundy umieść twoje obie ręce w środku tego samego rękawa. Tak, to complete the task. If it's not possible, discard SCP and draw. Powiat Działdowski nie sponsorował tego materiału. Absolutnie. Powiat Działdowski! Not in the way you think. On the way, what you don't think. Something. No way, dobra, trzy rundy, kochani. Something in my ass. Trzy kropki na moim tyłku. On zawsze się myli. Jedna. Okej, dobra, zrobię to jedną ręką. Druga. A nie wiem, ile masz narysować? No nie wiem, gdzie one idą, bo teraz je kierujesz w złą stronę. Teraz ją kierujesz. One idą. Teraz to teraz głąb. Już idą dobrze. Mylisz się. One teraz idą już głąb. Będą iść dobrze. Mylisz się. W głąb czego? Mylę się. Mylisz się. Mylę się. Mylisz się. Mydlisz się. Moja kolej, tak? Nie. Nie masz mi zaprzeczyć, to ma zaprzeczyć. Przepraszam. Trzy. Raz, dwa. Nie mów. Mylisz się. Prehistoryczny sloth. Sloth to było leniwiec. Okej. Okay. Połóż tą kartę przed sobą i obserwuj ją przez dwie tury. Jeśli zerwiesz kontakt wzrokowy, zadanie zostaje niewykonane. Okej, okay, moi drodzy. Ale mogę się z wami dzielić tym zadaniem. Mm. Skończyłem zaprzeczanie. Czy się mylę? Gratulacje. Tak. Semadą se florę. Omade, 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 ode, oriki, digi, se dajemy narkotyki. Nie, nie, nie! Raz, dwa, trzy, chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeszedłem przez checkpoint. Czyli musisz powiedzieć teraz przez minutę na temat swojego przedmiotu. Moi drodzy, kiedy znajdowałem się w Bośni i Hercegowinie. Okej, okay, tu możemy skończyć. Na wakacjach w 2017 roku. Moja dawna przyjaciółka przekazała mi zabawkę swojej córki, mówiąc mi, proszę, nie zapomnij o tym, kim jesteś. Ty chuju. Ja pomyślałem sobie, czy możesz powtórzyć. Wziąłem ten przedmiot po to, żebym pamiętał o tym, że naprawdę nie warto pamiętać o niektórych rzeczach. Dlatego na przykład zapomniałem o tym, co wujek mi robił. Nie wrzucaj, błagam! Chcesz o tym porozmawiać? Wrzucę to. W komunizmie każdy wujek. W komunizmie każdy... Zmuszą mnie do grania w szachy! Nie! Nie! Dlatego nienawidzę pionki. Czeskom! Premium, wykup. Dlatego uważasz wszystkich za swoje pionki? Tak. I nienawidzi. Jesteś królem w takim razie. To jest twoje... Nie, bo król jest bardzo słaby. Nie, to jest, no właśnie o to pytam. Jestem królową. Slay! Ja queen! Dobrze. Oficjalnie mogę zacząć być miły. Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie terapii, chodźcie na terapię. Do której kamery mam mówić? Każdej. Której chcesz? Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie terapii, chodźcie na terapię. Jeżeli potrzebujecie z kimś pogadać... Numer. Czekaj. Ja wyjdę.
Jeżeli ktoś się pojawi sam. Rozmawiajcie. Tu na ekranie bo jest mimo, że w bardzo żartobliwy sposób zareklamowałam teraz poradnię psychiatryczną nie mojej kuzynki. Nie mogę schować telefonu. Jest, nie powiem, kim jest. Okej. Okay. Jest psychiatra. Moi drodzy, moja postać może być znowu miła. Nie, ona nigdy nie była miła, ona od samego początku była niemiła. To żadna karta nie sprawiła, że była niemiła. Spokojnie, my tutaj prowadzimy terapię przez całą sesję, żeby on... Nie, hej! Tak nie robimy. Komunizmie tak nie robimy. Mogę rzucić? Tak, nie, pozwalam. Bo ja naprawdę nie mam czasu. Pozwalam. Nie mam czasu. Paczki do ważenia. Nie mam czasu na nic. Nie mam czasu. Cztery... Czy to było? Kurierzy. Pozdrowienia z Polski. Cztery. Fuck. O oh, fuck. Żaba i... O Boże, to jest Safe. To jest kata Safe. Czemu, safe. Czemu moja żaba jest pod twoim Among Us? Choose the team member to be your opponent in a rap battle. The rest of the team decides upon a topic. Perform the battle for the given number of musical runs. Ja wyciągam beat. Wybieram Natalię! Nie, on nie zmiażdży dorosłownie swoim freestyle skillem. Ej, muszę promować płytę, którą jeszcze nie nagrałam, stary. Nie, zbyt doświadczony członek po prostu. Nie, bo ja z ciebie zrobię debila. Okej, teraz rzucam i wybieram ile rund będzie muzycznych, musicalowych. Dwa, czyli będzie jedna muzyczna runda. O, easy. Czyli tak, robimy beat, tak, wybiera się temat i battle for the given number of musical. Kogo wybierasz? Rap bitwa stulecia. Ja w komunizmie się nie biję z nikim. To jest sprzeczne. Kogo wybierasz? Wasza wysokość. To będzie zaszczyt, jak on możesz mi mówić zgodzi. Marek. Jeśli wybierzesz, musicie wybrać dobry temat. Marek. Dobra. Dobry temat. Marek? Dobra. Dobra, teraz przestanę być kurwa. Czyli po prostu mamy po jednym, bo jest jedna runda. Dobra. To temat to paczki. Co? Chciałam powiedzieć o tym. Paczki. Impost. Paczki impost. I kurierka. I kurier. A ja bym chciał, żeby Marek zaczął. Kocham iść do mojego paczko matu, dzięki temu nie ma światu, nie ma na świecie niczego dobrego, ani niczego złego. Mordo, kurwa, wchodzę w mojego paczkomata, w paczkomacie ma swojego brata. To nie była aluzja seksualna, ale czysto spirytualna, wchodzimy na najwyższe arkady. No gdzie tak, nie ma nigdzie żadnej zwady. Przestań beatboxować, proszę ciebie, bo przez ciebie nie czuję się jak w niebie. Czuję się teraz jak młody Zeus, czuję się teraz jak młody ja. Generalnie było git, dużo alkoholu, no i nieustanna przez doby zabawa. Mordo, jesteśmy tu, my, wy i jesteśmy żywi. Tak. Minuta minęła? Nie, jeszcze nie. Kurwa. O kurwa, ale urwał. Niezła to jest nuta. Mów mi bałuta. To był taki komisarz w serialu, którego oglądaliśmy, jak było nas mało albo niewielu. Powiem ci, nie. Najgorzej. Najgorszy freestyle w moim życiu. Nie popisałeś się. Jesteś gotowy? Tak, proszę beat. No. I... O, pio teraz, na bicie. Słuchaj, mordo, co to była za bitwa? Wyszedłeś z niej jak krzyżacja Litwa. W głowie twojej jakieś kurde paczki, ja dostałem w tym momencie sraczki. Wyciągam moje laczki, idę po kaczki. Yo! Wychodzę na moją wieś. Moja wieś jest gdzie? Idę tam. Są też te kaczki. Kaczki mają laczki, dostały straczki. Wysłałem ci je w paczki. Otwieram drzwi, patrzę, paczka. Chyba znowu skupiłem mojego laczka. Słuchaj, stary. Słyszysz to? Ja też nie. No i wysyłam dużą paczkę z moim kolegą w środku.
Dokąd taka wielka paczka? Mówię, taki prank robimy, koledze. Tutaj nie ma żadnego rymu. Anyway, kaczki, am I right? Okej, okay, muszę się zemścić, to jest off of the game. Okej, okay, poza grą, lecimy. Poza grą. Smutno, co ale, się ale, stało? Ale Kuba zajebał takie, tylko potem rymy się powtarzały. Ale wiem, bo to był trochę, to była część performance'u. Nie, to był bardzo dobry performance. Najbardziej podobała mi się puenta kaczki, am I right, była po prostu najlepsza. Tak, no ogólnie bardzo było w pierwszej połowie. Czy miałeś też bardzo dobry początek. Tak, nie martw się. Nie martw się, bo ja się poczułem źle. Tak, nie nagradzamy wszystkich, nie ma zwycięstw, nie ma przegranych. Czy? Szkoda. Crazy. Bardzo mi się chce iść do toalety. That's crazy ones. They locked me in a room. They locked me in a room. A rubber room. A rubber room with rats. Okay. You bleed? Nie wiem. Kurde, chciałem krzyknąć odruchowo. Musimy wszyscy trzymać świeczkę w 3 sekundy. Raz, dwa... Wysoko! Jak najwyżej! Fun fact. Król Lew 1,5 jest ożydak. Będę robił teraz ryzykownie, bo kupuję sobie drugiego Taumiela za 12 punktów. Za 12 aż? Tak. I mam już na zawsze dwa Taumiele. Kupuję. Kupuję, jak Monopoly. Kapitalizm. Nie! Tak się dzieje z komunistami właśnie. Kiedy ktoś coś kupuje. Komuniści, gdy zakupy. Nie będzie pokazać. Patrzę tą kartę, teraz nie musisz na nią patrzeć. I ona będzie taka, że... No, tam coś robię, nie wiem. Teraz, dobra. Ktokolwiek ogląda ten film, patrzy na tę kartę. Teraz ciągnę kartę. Spalę twój dom. Raz, dwa, trzy. Jak zwykle na safe. Los nie sprzyja. Możesz kupić coś. A nie, nie może być. No, nie, nic. Może nic. Nie, ja mogę kupić swoje. Możesz żądać od państwa tylko. Nie możesz. Możesz żądać od państwa. Każdy członek drużyny musi przypomnieć moment, w którym złamał prawo i zaadaptować to doświadczenie do swojej postaci. Następnie mówi o tej historii przez przynajmniej minutę. Mówcie płynnie, bez zawahań. Proszę nie nagrywać. Na ręku. Nie, to jest personalny autograf. Okej, okay, dobra, więc kiedyś na trasie, gdy woziłem te wszystkie anomalie, wiadomo, ja jestem kurierem, usłyszałem wołanie o pomoc. W trasie. Ja myślę sobie, skąd dobiega ten hałas? Zatrzymałem się na postoju i słyszę, że to za pleców mi woła. Okazało się, że w jednej ze skrzyń coś było zamknięte i słyszałem głos, który przypominał głos mojej córki. I to było coś, co mnie zwiodło. I poruszony ojcowską emocją czy czymkolwiek, po prostu otworzyłem tę skrzynię, a wiadomo, przecież nie możemy tego otwierać. Otworzyłem i się stało, wybuchło wszystko. Wybuchło pół wsi, kurzętnik wybuchło. Kurzętnik. Wszystkie kury, jakie były w kurzętniku, odleciały. Tylko, że nie odleciały swoimi siłami, tylko siłami tego wybuchu. I to było najsmutniejsze w tym wszystkim. Prawo federalne. Nie otwierajcie pudełek. Mam nadzieję, że to nigdy nie wyjdzie z tego kręgu. Jesteśmy tutaj między nami, wszystko. Najświętsze prawo. Najświętsze prawo niesłuchania. No, skończyło się tak, że powiedziałem po prostu, że pomieszałem dwie jakieś tam paliwo, pomieszałem z jakimś utleniaczem i oczywiście wszystko się udało przykryć, ale nie mówcie nikomu, nie? Proszę kamerę na mnie. Fugaj, proszę, odpisz. Fakaj, a to się nie mówi fakaj? Fakaj, odpisz mi. Zrozumiałem idealnie checkpointcie, więc teraz muszę odpowiedzieć na jedno z pytań. Czego żałujesz na temat swojej ucieczki z ośrodka 19? Jeśli miałbyś to zrobić jeszcze raz, co zrobiłbyś lepiej?
Generalnie jedyne, czego żałuję, to że dałem się zapisać po pierwsze do tatuatora z mrówkami, po drugie, dałem się zapisać do tatuatora, który pracuje dla marszali. Niezależny tatuator. Niezależny tatuator, który jest niby jego wysokością, ale aktualnie w naszej rozgrywce zdaje się być jego niskością, bo jest dość daleko na planszy. I w zasadzie wydaje mi się, że on wcale nie jest żadnym królem, ani żadnym władcą, ani hajsu żadnego nie ma, bo w większości wypadków i tak zgadza się z tą komunistką. Więc wydaje mi się, że bardzo problematyczna. Komunizm jedyną dobrą drogą. Generalnie w ogóle zostawiłbym jakąkolwiek politykę za nami i ograniczyłbym ilość nawiązań do polskiego rapu do minimum. Ponieważ... Fakaj, bo fakaj nie odpisuje. Fakaj nie odpisuje. Dobra, okej. Okay. Tak. Chłopaki! Musimy uciec razem! Jak to razem? Razem! Nie! Nie miało być bez razem! Miało być bez polityki! Razem jak komuniści! Miało być bez polityki! Nie! To jest już drugi raz, jak nagrywamy Escape'a i drugi raz, jaki jest fragment o polityce, jak ktoś mówi, że ma być bez polityki. Jak kocham to ja i okej, dobra. Porozmawiajmy sobie w cztery oczy. Szybcy, bo ja już nie mogę w tym... Kapitanie. Ja się czuję jak w kapitalizmie, wow. Więziona. 3, 4, 5, 6. Więziona, kapitalizm. Nie robię zadania. Naprawdę? To rzucę kostką na pytanie. 6. Uwaga. Co jest twoim największym strachem? Co cię przeraża? Strachem? I co za tobą... Co cię straszy? Chciałbym powiedzieć, że najbardziej jestem przerażony, chociaż to złe określenie. Brzydzą mnie ludzie. Tak, owszem, brzydzą mnie ludzie. Ale próbuję nad tym pracować. Moglibyście się zapytać, Marek, wasza wysokość, dlaczego brzydzą ciebie ludzie? Proszę spojrzeć na to. Owszem, terapia na chwilę mi pomogła. Jednakże patrząc w twoje oczy, stwierdzam, że to jednak nie ma znaczenia, a świat powinien płonąć. Kurierzy spędzają 90% czasu swojej pracy z samotności. Naprawdę? Z paczkami i z anomaliami. Więc... Co się znajduje w tych paczkach? Nie otwierajcie paczek. Co oznacza? Nie otwieraj paczki. Co oznacza 10%? Nie otwieraj paczki o 3 w nocy. Jepi. Okej. The Lost Boys. Przez 3 rundy cały czas przerywaj członkowi drużyny po twojej prawej, nawet kiedy czyta teksty z gry. Okej. Zgoda. Czy ktokolwiek pozwala ci się odzywa? 3, 4, 5. Keter. Zjedz połowę handful, połowę garści ziemi. Co? Jakie to jest? Zjedz połowę garści ziemi. Proszę. Chociaż nie musi... O mój Boże, on już ma ziemię. Czekajcie, chociaż... Chcesz popitać? Nie, nie będę jadł ziemi. O! Weź. Stary, my się już przygotowaliśmy. Już tu lampy rozstawiliśmy. For the given number of runs, at least one team member must be watching you at all times. Your team may share the responsibility. Blinking is permitted. Przez cały rund, przynajmniej jeden członek drużyny musicie obserwować przez cały czas. Członkowie drużyny mogą dzielić się tą odpowiedzialnością i mogą mrugać. Okej, dobra. Nie rzuć na ile? 4. 4, to znaczy 3 rundy. Przez 3 rundy. Rzuć sobie 3 tokeny na... Checkpoint! Czekaj, patrzysz na kurze. Ja patrzę, ty. Ej, to jest tak, że wszyscy muszą tutaj dojść? Czy tylko tak, ja sobie? Tak, tak, sorry, chłopaki. Diesel zawiódł. Halo, ja checkpoint mam. Dobra, rzuć kostkę. Którego z członków drużyny najbardziej podziwiasz i dlaczego? Słuchajcie, no jest taka sytuacja, że jak teraz patrzę na... Myślę, że jest to pełne Jasper. Podziwu, że Jasper po prostu cały czas jeździ i przewodzi te anomalie. I one są bardzo różne, więc... I just drive. Prowadzę. On jest zasłoniem nogą. Prowadzę. Więc ja jestem pełna podziwu. I tak muszę na niego patrzeć. Nightcore w tle leci. No,
W sumie jakiś podziw tutaj. No. Oddałam bluzę za ten giant coś tam, że musiałam trzymać i już mam pełne ręce. Let's go! 3, 4, 5, 6, keter, kolejne, dobra, let's go! The sign generator. Członek drużyny po twojej lewej stronie. Kładzie się. Patrzył na ramię, żeby dobra, ja patrzę na niego teraz. Przez co najmniej jedną minutę udawaj, że wykonujesz na nim ten CPR. A wiesz, no ty wiesz, że w rytm stay in life, nie? Pio. Naprawdę? No naprawdę, bo to w Dolphins było, że musiał być stay in life. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Dobra, przejdźmy tam, ja cię obserwuję, ale przejdźmy tam. Za mocno. Nie, to było bardzo słabo właśnie. Muszę ci połamać żebra. Jak mi połamisz żebra, to cię oderwie krocze. Okej, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, na minutę kamina, jeszcze raz. Nie! Chodź. Uratował go. Powietrza. Co to za Uratował go. Co to za magiczny, faliczny obiekt? To magiczny. To jest dla widzów. Ja to mam dla widzów. Ja też mam dla widzów stanowisko, tylko będzie poszedzone. Jest nie. Wasza wysokość, dostajesz 3 punkty, ja dostaję 2 punkty. Zajebiście. Cztery. O kurde, na ujęcie. Wybucha. Pio wybuch. I exploded. Oppenheimer. Dobra, już jestem bliziutko, kochani. Room for one. Jestem zadany z wypuszczeniem krwi. Muszę rzucić 2 razy generalnie. 2 fight role. I drugi musi być wyższy niż pierwszy. Nie mam żadnych kart, które by to wspomagały, więc generalnie nie ma sensu wyjaśniać całej tej mechaniki. Także będę po prostu rzucać 1, 2 i będę mieć nadzieję, że drugi będzie wyższy niż pierwszy. Trzymaj się tu. Ale wiecie, jeżeli teraz wrócisz jeden znowu. Dobra, musi być 2, musi być 2. Just per moment, tak zwane. Just per moment. Just per moment. Yes! Let's go! I... Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Peter, i muszę porozmawiać z wami na pewien temat. Mianowicie, jakiej cechy najbardziej lubisz w każdym swoim członku drużyny i dlaczego? Okej. Okay. Przepraszam, potrzebuję kamery na mnie. Nie stresuj się. Zacznijmy od pani komunistki. Uważam, że jej podejście do całego świata i do tego, że online powinny być wolne i tak dalej, zróbmy jakąś zbiórkę charytatywną z takim pierdakiem, totalnie z dupy podejmowanie decyzji jest naprawdę bardzo ciężkie. Another dick is coming. Nie powinniśmy pierwsze być komunistami, po drugie nie powinniśmy tak łatwo podejść. Rozjebana. Kurier. The fucking kurier. The fucking kurier! Jakby chłop mówi po prostu do psów dzień dobry. Ja nie chcę niczego sugerować. Kamera nie chce niczego sugerować. Ale chłop się przyjaźni z psami. Chłop się przyjaźni z psami. Spierdolą 60. Mówi dzień dobry. Psy mi nie odpowiadają dzień dobry. To jest znak kapusia, który niby dogaduje się z nimi, ale tak naprawdę oni go olewają. Nic za to nie dostaje. Tylko rozwozi te paki wszędzie, kurwa, gdzie mu każą. I co? I potem trafia tutaj do takiego ośrodka z paką pełną psów albo swojej córki. Nie jestem pewien, co się w ogóle stało z jego córką. I have no fucking idea. Maska mi spada. Jego córka pewnie gdzieś tam jest, pewnie ją zapakował do paki, nasał do tego paczką na dół. I co? Nie wiem co. Chłop niby miły i mówił na klatce dzień dobry, ale mówił nie tym, co trzeba. Mówił nie tym, co trzeba i ja uważam, że on stoi po ciemnej stronie mocy. Pies był w klatce. Nie, będę ci patrzył. Skap mi wosk z świeczki na daną część ciała. I uwaga, woskostka. Dziękuję bardzo. Na dupę. Włosy. Na dupie. Ja pierdolę. Mam zrobić to? Skapnąć wosk. Ja mogę ukryć. Ale to w koronce wodzie, jak się też umyjesz, nie wszystko. Nie, i po bólu. Widzisz, szczepionki. Raz, 2, 3, 4, 5. Kater. O kurwa. Reszta drużyny. Chwytacie za obie stopy i przeciągacie najszybciej jak to możliwe przez dookoła pokoju.
przez daną ilość okrążeń. Nie możesz im pomagać, ani dotykać podłogi rękoma. Dwa! Dobra. Ja łapię Jakuba. Ja, lepko! Tak, już. Speedrun, speedrun. Jeżeli choć jedna osoba z nas dojdzie na koniec, to będzie sukces. No dojdzie. Dojdziesz? Clean out your mouth with soap. O Jezu. Z czym? Mydłem. Fresh jestem teraz, kurwa. Fresh and fruity. Lecimy dalej! Okay. Odkrywamy teraz SCP-001 ostateczne zadanie na samym końcu. Proszę bardzo, czyń honory. Jest to strażnik bramy. Każdy przedmiot personalny musi się znajdować w zasięgu przynajmniej 6 pól od końca tury. Na samym końcu. Jeżeli to się uda, jeżeli wszystkie nasze pionki będą w zasięgu 6 pól, wygrywamy. To będzie pierwszy raz, kiedy chyba nam się uda w ogóle wygrać. Więc tak naprawdę mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay. Czyli ja już jestem na końcu. Wasza wysokość musi zrobić jeszcze jeden krok. A Jasper musi tylko 3 kroki swoim Fordem podjechać. I już będziemy tak, już będziemy mieli wygraną. Ja nie wiem, bo ja jestem o 6 pól. Ja dobieram Petera po prostu. Okej. Okay. Dajan Alama. Każdy członek drużyny pluje na ciebie. Ty nie masz z tym problemu, ja to wiem. Fuj! Tylko szybko. 7 minut. 6. No ale zapierdala. Self-repairing AI, samonaprawiający się AI. Usuń daną część swojego ciała. Rzuć kostką. Nie. Dwa? Tak. Uwaga. Część paznokcia, włos i kawałek skóry. O mój Boże. No. No. Ja nie patrzę, to będzie ocenzurowane jednak. Nie, tu mam kawałek skóry. No, dobrze. Że robisz coś strasznego. No, ja się bardziej pociąłem tym nożem, jakim machałem teraz. Tak, i wyjmę sobie jednego włosa stąd. Au. Jeszcze poznaję. Nie, jest już. A jest już. Ja to teraz. Wszystko jest. Skidra, dobra. Nie mam by. Ja? Krzycz kiedykolwiek, jakikolwiek inny członek drużyny mówi cokolwiek. Dwa! Rzuć kostką. No. Już 4. Zadanie jest zakończone. Dobra, team. Piątki. Żeby kamera widziała, ile nam czasu zostało. Rękę daj i zwiniemy. Czyli wy to widzicie? A tak. Zwijam. Nie. Pierwszy raz udało mi się na nagraniu tak naprawdę. Chodźcie wszyscy tutaj, chodźcie wszyscy. Pierwszy raz na nagraniu udało nam się w końcu przejść Escape from Site 19, co się... Nie miał. To się rzadko zdarza tak naprawdę, bo to jest w chuj ciężka gra. Więc tak naprawdę chciałbym mega podziękować naszym graczom dzisiaj, bo jesteśmy ultra zmęczeni po X ilości godzin nagrywania tego. Po Twitter ilości godzin. Filmujcie owoce. Nie byłem wredny. I dziękuję bardzo operatorom. Jerzemu i Jakubowi. Jazzy. Pokażcie się. Dobra, nie, zobaczymy z góry albo z drugiej kamery po prostu. Dobra, dzięki wielkie. Tak więc mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że wam też spodoba się rozgrywka w Escape from Site 19, że dacie sobie radę tak samo jak my, albo i lepiej, bo to jest w chuj straszne, w chuj przerażające. I do zobaczenia kiedyś. Pa, pa! Kamera w zapisie. Akcja. Że pożegnamy, tak? Tak. Jak się grało? Chyba tak to jest, że
Jak próbujemy grać jakąś postać, to się stajemy tą postacią. U mnie było na odwrót. Postać, którą usiłowałem grać, stała się mną. Jeżeli ma to jakikolwiek sens, jest godzina druga w nocy, bawiłem się bardzo dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, postarałem się i odnalazłem pozytywną stronę tego tragicznego wydarzenia. Nadal proszę, dzwońcie po pomoc. Jestem gdzieś w Puszczy Kampinowskiej, w jakimś hotelu. Cześć, ja bawiłam się super, mam nadzieję, że wy również. Gierka była trochę inna niż się spodziewałam, więc roleplayu trochę, ale to bardzo super dla mnie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli pograć coś jeszcze razem i dzięki, trzymajcie się. Była to niesamowita rozgrywka, jestem tutaj zupełnie z własnej woli, nieprzymuszonej. Bardzo podobało mi się zgranie zespołu w ostatnich decydujących momentach. Bardzo dobrze nam się udało pod presją czasu skończyć to wszystko.